W Górnośląskim Parku Etnograficznym dzisiejszy dzień minął pod znakiem podsumowań. Co się wydarzyło w ubiegłym roku i jakie nowości wprowadzono, to wszystko mogliśmy sobie przypomnieć podczas dzisiejszego spotkania. Dla skansenu, a przede wszystkim dla nas jako organizatorów imprez, był bardzo dobry. Bywało, że pogoda nam nie sprzyjała, tym niemniej miłośnicy, którzy nas odwiedzali, bardzo, bardzo solidnie i przychodzili bez względu na warunki, jakie aura nam stworzyła, spowodowały to, że imprezy były niebywale atrakcyjne, a poza tym podniosły jednak frekwencję, która w naszym przypadku również jest bardzo istotna, albowiem jak organizujesz imprezę, to z całą pewnością będziesz się bardzo cieszył, jeżeli będzie dużo ludzi i będą wszyscy zadowoleni, bez względu właśnie na rzeczoną pogodę. W ubiegłym roku działo się wiele dobrego, ale pracownicy skansenu nie spoczywają na laurach. Już teraz przygotowali dla odwiedzających ogrom atrakcji na najbliższe miesiące. Będziemy robić wielką konferencję poświęconą profesorowi Dygaczowi w tym roku, ale oprócz tego będzie przy tej okazji bardzo wiele zajęć muzealnych koncentrujących się na muzyce, przeznaczonych zarówno dla młodszych dzieci, takich w klasach od 1 do 3, ale też przeznaczonych dla dorosłych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim warsztaty śpiewu tradycyjnego. No i będą też działania łączące obydwie te grupy, ponieważ z naszego punktu widzenia to jest bardzo, bardzo ważne. Jeśli idzie o działania w obszarze edukacji i popularyzacji, to zamierzamy wprowadzić co najmniej dwie nowe lekcje muzealne. Jedna z nich poświęcona będzie pszczołom. My na terenie naszego muzeum mamy pasiekę i wydaje się, że doskonałe warunki do tego, żeby o pszczołach i o tym, jak pszczoły są ważne, ciekawie opowiadać. Drugą lekcją muzealną będzie lekcja poświęcona generalnie ekologii i znaczenia tego zjawiska dzisiaj dla świata, w którym żyjemy. O tym, jak sądzę, wiele mówić nie muszę. Wszyscy nie mamy wątpliwości, że im więcej o ekologii będziemy mówić, im większa będzie świadomość nas wszystkich w tym obszarze, tym większa szansa na to, że jakby świat, w którym żyjemy, będzie trochę lepszy i bezpieczniejszy. Oprócz tego uruchamiamy cały cykl warsztatów 10 w całym roku, który się będzie nazywał Naturalnie, niebanalnie, i to także są warsztaty mocno zakorzenione w przestrzeni ekologii. Ich ideą zasadniczą jest taka idea Zero Waste. To będą warsztaty, w których będziemy robić, nie wiem, lasy w słoiku, w których będziemy wykonywać dywany z różnych materiałów biodegradowalnych, w których będzie też pracownia fotograficzna. Będzie wiele, wiele niezwykle ciekawych, w moim przekonaniu, zajęć przeznaczonych dla właściwie wszystkich chętnych. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do śledzenia harmonogramu wydarzeń i odwiedzania skansenu, bo naprawdę warto.